Pisz o tym, że na Voyanshop są prawdziwe opinie klientów, którzy już coś zamówili. Znajdują się one pod każdym produktem. Jednym z najnowszych jest na przykład zestaw skarpetek. Jak zjedziemy sobie troszeczkę niżej, to pokazują się opinie innych osób, które już zamówiły ten produkt. Którzy piszą na przykład, że polecają, bo jest szybka wysyłka, albo że wygodnie się w nich chodzi. I takie opinie znajdziecie pod każdym produktem. Albo w przypadku kubka są nawet zdjęcia. Spójrzcie na to! Kubek jest super! Taka opinia tutaj zamieszczona przez panią Katarzynę. Tutaj kolejna opinia ze zdjęciem. Dlatego wbijaj na Voyanshop i sprawdź na przykład opinię pod najnowszą maskotką. Ciekawe, co o niej ludzie piszą. W ostatnim odcinku stała się rzecz straszna. Nubek potrącił ptysia, a następnie potrącił Paliona u niego na odcinku i zobaczcie, co się z nim stało! Palion! Boli to! Ty jesteś lekarzem, pomóż! O nie, słuchaj, ty masz wykręconą nogę i wykręconą rękę. Co jest grane? To wszystko... Jest nim bardzo źle, tak patrzę na niego, to nie będzie chyba za dobrze. To dlaczego? Wszystko wina Nubka i w sumie moja, przepraszam was. Palion wypuścił Nubka i dał mu jechać autem. Ja nie mogę, jak tak można było zrobić? Dałem mu malucha, on nawet maluchem potrafi potrącić. Co jest? No, nie, naprawdę. Potrzebujemy doktora, który go uratuje, bo on tak nie może leżeć. Dobra, bo poczekajcie. Zapomnij, jak się chodzi. Poczekajcie, poczekajcie, zaraz coś ogarniemy. Dobra, widzowie, ja tutaj mam przygotowaną jedną medyczną rzecz. Słuchajcie, jest to oczywiście igła! Igła! I tą igłą mam nadzieję, że go wyleczę. Oj, oj, troszeczkę mi tutaj wypadła. Dobra. Ej, co ty masz w ręce? Co ty masz w ręcie? Spokojnie, Palion! Idę cię uratować! Palion, będzie dobrze! Co ty mi dajesz? Trzymaj się! Co ty robisz? Trzymaj się! Nie! Ja nie patrzę! Nie! Ej! Ej! To działało? Ej! Ej, co jest? Pysie, czyś jak młody Bóg, tylko serio, nie potrafię. Nie wyglądasz. Miał jedną nogę umieścioną tylko. Dostałeś silny znieczulenie. Nie mogę! Nadal jest. Ej, jaka super moc, zobacz to! Ej! Nie. Trzeba na niego uważać, to what? Trzeba na niego uważać, bo on teraz sobie może złamać jakąś bólu. Zdej schodami, bo sobie coś zrobisz. Ja mu dałem bardzo. Ale dobrze. Dobra, słuchajcie, dałem mu bardzo mocne znieczulenie, więc może przez ten czas nam pomoże, bo miałem plan, żeby w końcu poskromić tego złego Nubka. Musimy postawić na Wojanowicach znaki ostrzegawcze. Oj tak, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. Patrzcie. Oj, to ile strzykawka działa w ogóle? Poczujesz, jak się skończy. To chyba nie jest dobra wiadomość. Będę wołał. Weźcie sobie, zaraz wam dam tutaj do podzielenia się znaki tutaj. Mamy znaki drogowe, patrzcie widzowie. Tutaj przed domem Paliona postawmy specjalnie znak 30. I nie szybciej. O, tak, dokładnie, żeby mnie nikt nie przejechał, dokładnie. Tak, i jeszcze w dodatku tutaj mam plan, bo tutaj ty często wychodzisz z domku. Zakaz wjazdu tu powinien być. Postawimy ci tutaj. przejście dla pieszych. Tak jest, czekaj, trzeba szersze zbudować, szersze. Przed przejściem musi być znak stop. Dobra, to jednak z tej strony. Bardzo dobry pomysł. Stop! Dasz mi szersze te pasy? Jasne, stary, już się robi, proszę bardzo, przejście dla pieszych. To będzie ładnie wyglądać. A ja mam pytanie do Tojtka, czy u mnie obok mojego domu może być zakaz poruszania się pojazdami? Sprawdzę, czy mam taki znak. Trzeba przejechać chyba, nie? Jest jakiś znak X-a. Sprawdzę, może da się postawić. Zakaz chyba parkowania, czy coś? Nie wiem, co to jest za X. Ale to jest jakiś dziwny X, ale można właśnie postawić, taki... tak, jak najbardziej. Bo ja nie chcę tu żadnych aut, nie chcę żadnych aut, bo nie będzie można tutaj jeździć? No nie! Zakaz! Zakaz, czekaj! To jest... To. Ja mam inny. To jest zakaz wjazdu, zobacz! Tak, super! Bo to jest od ptysia też. Tak! Ale nie ma dojazdu do mojego wieżowca! No bo... I do mojego sklepu, no co to ma być? I do mojej budy starej dla psów, no niestety, Palion. No takie życie, nie? Patrząc na ciebie, to dobrze, że tam nie ma dojazdu, nie, słuchaj. Nie mam prawa wstępu tam? No nie masz za bardzo, Palion, bo chyba jesteś... Z nim. Jesteś pogięty. Zgadzam się z tobą. Ej, uwaga, jest tu pirat! Nie, uciekam! Tak, skończ tymi jazdami! Ty piracie drogowy! Dobra, tutaj też trzeba będzie dać jakieś ograniczenia. Tutaj można troszeczkę więcej, bo jest to troszeczkę z dala od Wojanowic. Chociaż nie, to jest taka prosta. No tej prostej można dać więcej. Tutaj bez ograniczeń. Jest też 80 w przedszkole, nawet. Musimy uważać ja na to. Ja mam 200! A, przedszkole, racja! Dlatego damy 80! Ja nie mogę. Ale to dobrze, bo przedszkole jest z tej strony, nie? Więc tutaj można.
bo to nie chodzi. Nakaz jazdy prosto! O, ale dziwne, te znaki się jakoś... Tak ciemne się robią. Tak ciemne, nie? Tak jakieś dziwne. Ej! Rubek! A dobra, tam jest 80. I przez to, że tu jest przedszkole, to musi być tutaj... O, przystanek autobusowy. A, to trzeba będzie zrobić przystanek, trzeba zrobić, tak! Dobrze. Ja może tu zbudujemy, tu jakiś będzie przystanek. A może tu, przy tej ławeczce jednak. Okej, to można tu faktycznie postawić. To powinno być przejście dla pieszych gdzieś. Jest. A, przejście, tak, tak! Na pewno musi być. Pieszych. Tutaj. Tutaj, właśnie gdzie przystanek, będzie super. No i pięknie. Cek. Ej, dobra, nie róbmy tak szerokich, bo przecież to widać na kilometr. Ej, co ty robisz? Nie mogę! Rubek! Jesteś przy przedszkolu! Stawiamy znaki! Nie widziałeś znaku stop! Jak znaki? Proszę się zachować! Znaki to jest! Znak stop, Rubek! Znam stop! Nie chcę z nami gadać! Ej, kto mnie walnął? No, Palion! Ten połamaniec! Ty połamaniec, chcesz mnie połamać czy co? Aż chcę muszę strzykawą dać! Uś! Ojcie! Ojcie! Ja chcę! Ej! Ale energia! Co? Nie, ej! Nie, nie rzucaj ty! Weźcie to! Nie, dobra, na kolejne 20 minut jestem zdrowy. Dobra, trzeba postawić kolejne znaki. Patrzcie, tutaj jest znak taki. Zobacz, można skręcić w lewo albo jechać prosto. To jest super, to jest opcja, tak. Mądre i mocne. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tutaj. To jest super plan. Tutaj. Też taki znak można postawić. Ale tutaj można zrobić taki, patrz, a tutaj można taki zrobić. Zobacz. O! Gdzie? Że to masz skręć w prawo tak, i lewo, nie? Dwie strony się wyjeżdża, tak. Tak, tak, tak. Ale a wiesz ograniczenie co? Jakieś albo coś? Jeszcze tak patrzę, tutaj bym dał znak stop, żeby się tak, zatrzymać. Żeby się tak, na i pewno, patrzeć bo to lewo, trzeba zrobić. Prawo, to jest, tu jest droga z lewo. Mhm. Balion, co ty gadasz? Ale to jest droga z przeszeństwem. No tak, to jest droga z przeszeństwem. Obok mnie może być też zakaz wjazdu. Jak najbardziej, ogarniemy to w tym momencie nawet. O! Tutaj można zrobić zakaz wjazdu też, bo tutaj tak, ewidentnie nie wygląda jak droga. Tak, tutaj. Zakaz wjazdu. Tutaj też poproszę, w ogóle całą tą ulicę bym zablokowała. Tutaj musimy przejechać, ale ja zrobię jeszcze zakaz wjazdu od tutaj. A ty się zablokowałeś! Pięknie. Ale kawałek tylko u mnie. Tam to jest do dojazdu do wieżowca Paliona. A tutaj jest do świątyni naszej, do parku. Dobra, tu ale ja chcę jeszcze przystanek tu autobusowy. Albo nie, dobra, no. Autkiem będę jeździła. Dobra, dobra, ja bym zrobił jeszcze zakaz zatrzymywania się w tym miejscu, bo to wygląda jak taki parking i Nubek może pomyśleć, że tutaj może się zatrzymać, to jest ale... super pomysł, ale tak. Nie. Myślę, że Palion by tak pomyślał, na pewno. No, nie, no bo właśnie. Co, bo jestem połamany? Tak, właśnie dlatego. Sprawdzamy, co mamy dalej. O! Kto jeździ rowerem dużo? Z was? No ja. No to Palion jeździ, no. No idziemy do Paliona w takim razie, jak Palion jeździ rowerem. A teraz na jednej nodze jeździ. Ścieżka rowerowa, tak jest! Damy ścieżkę rowerową. Ale jazda! Uwaga! Ej! No jazda! Ty już skoki przyjechał! Tutaj jest 30 na godzinę ograniczenie. Dobra, dajmy tutaj 40. Prawo drogowe. Czemu mu nie odebraliście prawka? Dlaczego niektóre znaki są takie dziwne? Ciemne, właśnie nie wiem, też to ciemne, widzę. No. Patrz, z tej strony. O, z tej strony jest git. A, bo to pewnie od, aha, od strony, której od pada światło. Światła. No ale pech, akurat tutaj jak są nasze drogi. No nie. Okej, no dobra, no to ten znak rowerowy zrobimy w dwóch wersjach. Taka i taka. Nie mogę. Tutaj jest stop, to widać. Dobra, to widać, idziemy tak. Do mojego domku, bo ostatnio tutaj był wypadek, więc w moim domku trzeba na pewno zostawić ciekawe, oznaczenie. Ciekawe, kto tam został potrącony. 30. No znowu się psuje ten znak, nie mogę z tego znaku. Ej, ale mam dziwny znak. No widać przecież, nie stawiaj dwóch znaków, to nie ma sensu. Postawiam dwa znaki. Stawiam dwa znaki i a tutaj... co to jest za znak ten? No to jest. No to jest. A postaw go na jest? Boku, bo nie widzę. Masz. Co to, to jest? To jest znak. To jest jak okularki. To, ej, to oznacza nie. Cmentarz chyba ten znak. Nie. Tak, to tam trzeba będzie dwa dać. Dwa krzyże. Dobra, ty tutaj daję koniecznie. Masz jakieś okularki dla Tojtka? Znak, oczywiście, no dla Tojta pewnie, że mam, no. Tutaj dam jeszcze znak. Masz. Oj, okulary dla ciebie. 30 prędkości. Okulary? Aha. O, dziękuję. Tak. Ale to trochę ciasno teraz przez to, to nie, to nie, to jednak nie. Dobra, patrzymy dalej, gdzie co można jeszcze dawać? O, przystanek autobusowy można dać jeszcze przy Wojanshopie, dokładnie. Uwaga. Ja bym jeszcze dała na wjeździe do Wojanowic. O, okay. Dokładnie. Ale bus? To jest autostrada, bus, to zrób 200 na godzinę, albo nie, nie ograniczone no jak tak. W Niemczech.
Tutaj jest autostrada, jest poza terenem zabudowanym. Jaką mamy najszybszą prędkość? Mamy 80. Stówkę 80. To za mało, to za mało. Mamy 80, ale znowu jest jakiś przypalony ten znak. Jakiś nam producent tych znaków je przypalone zrobił. To postawię drugi. Ja nie wytrzymam. I postawię obok drogę dla rowerów. O, super. O, i, no super. I na pewno na wjeździe do Wojanowic tutaj będzie musiał w tym miejscu być znak stop. Żeby tutaj się zatrzymać. Jedzie, pirat! O nie, pirat drogowy! Słuchajcie się, co wy tutaj robicie? Wystawiacie jakieś głupie rzeczy. Ej, Nubek, znaki drogowe są. Będziemy musieli cię nauczyć korzystania z nich, rozumiesz to? Ej, co zrobił z moją fu... Dobrze! Poszła! Zobacz, co mu zrobiłeś, poturbowałeś go. A zostało mi 11 minut i 32 sekundy fajnego zdrówka. Ej, co? Ja cię może poprawię, co, i cię wyprostuję. Nie, dzięki, chyba mam lekarza Toyta tutaj. No właśnie. Nubek, musisz się zaznajomić ze znakami na pewno drogowymi. Tutaj masz, patrz, ten znak oznacza zakaz wjazdu, tam nie można wjeżdżać na górę. To jest znak, że jest droga płasko. Co? Nie! To jest zakaz wjazdu, tam jest, Nubek. Droga płasko. Jak ty na to wpadłeś w ogóle? To jest płaska linia. Nubek, nie. Tutaj jest znak stop, wiesz co to oznacza? Tak, że trzeba się zatrzymać. O, no brawo, ciekawe jak na to wpadłeś. To jest stop. Tutaj jest znak, że można skręcać w lewo albo w prawo, tylko i prosto, go widać. Żeby nie skręcać w lewo i prawo, tylko prosto. Prosto nie ma tutaj prosto. A tu? Tu jest w lewo albo prosto, dobra. A tutaj możesz się zatrzymać i zrobić zakupy w Wojan Team. Spójrzcie, przepiękne rzeczy z teamu Wojana do Białego Rana. Przepiękne maskoteczki, długopisy, breloki Katy, breloki Nubka, breloki Ptyka Wojana i wiele więcej. Zobaczcie, tutaj mamy takie ładne czapeczki. Mamy masę tych rzeczy, więc zapraszam do sklepu wojanshop.pl. Więc tu taki fajny sklepik musi być. Dobra, idziemy dalej, tutaj w takim razie Nubek! Nubek! No nigdzie nie jedźcie po drodze, chodzicie. Robimy znak taki, dobra. Ale Nubek, my tu też możemy chodzić, bo to jest łączona strefa. Tu zakaz zatrzymywania się jest, więc no. Możesz parkować tu. I strefa tutaj jeszcze 30 km na godzinę, to oczywiście muszę zaznaczyć ustawić z tej strony, tak. Dobra, ustawię to. Tutaj bym zostawił takie znaki. Kurde, robicie takie jakieś znaki. Tu Nubek 30, to znaczy, że mega wolno masz tutaj jeździć. Nubek. Pokaż, który znak? No zobacz, no ten 30 to bardzo wolno. Minimum 30. Nie minimum, maksimum. Jakie minimum? Ale mi się to myli, to minimum to będzie podobnie. Maksimum, Nubek, dobra. I tutaj patrz, co robię, patrz. W tym miejscu robię przejście dla pieszych. Dla pieszych, i to oznacza, że w tym miejscu musisz zachować szczególną ostrożność. Ale zrób to szersze, może na dwa. Nie, git jest git, trzeba będzie się zmieścić. Trzeba będzie się zmieścić. Ale to zobacz, jest tu idealny wjazd do twojego domku. Nie, mi 80 oszalałeś. Zakaz. Zakaz jazdy prosto. Przystanek autobusowy. Ja tu zaznaczam zakaz. Nie ma. Ej. Dobra, bo zaraz zniszczę przejście dla pieszych przed twoim domem. A co, jakbym chciał cię odwiedzić? No to wtedy tutaj podjeżdżasz i tutaj. Ej, wiecie zaparkuje. Co, ja nie wiem, dla kogo wy robicie te znaki, ja sobie idę pojeździć, nara. Nubek! Dobra, tam pokażę znak taki, okej. Okay. Tutaj jest długa prosta, tutaj dam troszeczkę więcej, bo tutaj jest mniej domków, to dam 60 na godzinę. Możesz dać, no w sumie racja. Ale tam na końcu trzeba zmniejszyć, bo jest fajnie, tu się będzie sunęło, tu 60. Co, po prostu. Tam masz znak stop cut i on tam nie wjedzie, bo jest stop. Dobra, to już jest 60, ale tak. Tu jeszcze zakaz wjazdu, tu, dobra. I przystanek autobusowy. Przystanek, dobra, to kładźcie, pasować. Kładźcie też swoje rzeczy, no ja wszystkich rzeczy ja nie też postawię. Kładę, ja też kładę. Ja też kładę dam, co? I idziemy dalej. Tutaj damy ograniczenie 40 na godzinę. Z gruntem, to jest ziemia, droga z gruntem. To 30 może. Nie, 40 będzie git, bo tutaj wytrzymały ten grunt jest, więc jest git. Dobra, utwardzony, dobrze. Tu mamy sąd, dobra, no to pięknie. Tu mamy most, więc zakaz wjazdu na most z jednej strony i z drugiej. Z drugiej strony też. Dokładnie. Tak jest, przez most nie można. A właściwie to w ogóle, stary, tutaj, no, w tym miejscu. A Nubek miał naprawić wieżowiec! I naprawił go! Nubek, dobra, trzeba będzie z nim pogadać. Dobra, idziemy dalej. Tutaj w takim razie mamy, długą, prostą, to... A nie, tutaj, cztery dychy. Prosto,
Dobra, można. No tak, nakaz jazdy prosto, git. Tu zakaz zatrzymywania. Dobra, idziemy dalej, patrzymy co tutaj jest. A ile tutaj to damy będzie? 30 też, tak, tutaj damy 30. Tutaj 30, bo to jest kręta droga, zobacz. Kręta no, droga, no. Będzie bokiem wjeżdżał. Burmistrz, ja bym tam 4 dychy. Cztery? W domku, żeby coś mnie najechało. No nie wiem, no jak, domkami jak czujecie. Być. No w sumie można dać 4 dychy, to możesz zmienić to. Idę zmienić, idę zmienić. Dobra. No i co, tutaj mamy też zapewniony już ten, dobrze, idziemy dalej, tak, tutaj tak, jest długa, tutaj prosta. Trzeba zrobić. Tutaj było to ile? 80 taki na godzinę. Mogę dać znak. Tak, 80, ale o, długą prostą zaznaczę, o, z tej strony dam. O, tutaj przy McDonaldzie musi być przystanek autobusowy. O, na pewno, to musi być, tak. Tutaj jest tak, stop, tak, trzeba się zatrzymać, lewo, prawo, lewo, dokładnie. Tylko zrobiłby, o, dobra, dobra, jest git. I co? I z tej strony też dajmy ograniczenie do 80, dyk. Bo tutaj, tu można szybciej. Tak, tutaj można, można, można. 8 dych, do 50. Ja się kręcę. Ale będzie jechanka tu. Ale będzie jechanka, no dokładnie. Dobra. Dyk. Ej! A to za dużo, to się nie da przejść, patrz na to. To się już nie da przejść. Co? Za dużo tych znaków towarowych. Ta trawie jest tylko bardziej tu, o. A ten, okay. Na trawie postawmy je w sumie, bo dobra, one dobra, przeszkadzają racja. Faktycznie, przeszkadzają tutaj ewidentnie. Cyk, o dobra, i lepiej. Tutaj boost, domaczka, relujesz, super. Bratku. Relujesz. Tam jest zakaz wjazdu, tam nie wjeżdżamy. A tutaj można wjechać i tutaj znowu damy ograniczenie do 80. O kurde, no to grubo lecisz. To no. Będą lecieć, nie? Bokiem. To już są obrzeża Bojanowic, to można tutaj śmigać. Można, tutaj można. Fajnie, fajnie, dobra. Tutaj fajnie to działa. Przy policji bym dała 30. O, no, przy policji. Chociaż w sumie tutaj jest też mniej budynków, to może nawet 50, o. 50. Może być, może być, tak, no. No i git, ale nie, postawię no, to na trawie. To, zdać w tym mieście prawko to jest naprawdę znalezienie młota w ciężko, no. O, tutaj skręt w prawo trzeba zaznaczyć, macie, ze skrętem w prawo? Ja mam tylko jest prosto tylko i w prawo. Coś takiego, jest nie. Tylko coś takiego. Po prostu? No. No dobra, to ja mam pomysł jak to obejść, weź to postaw z tej strony. No. Tutaj i zrobimy tutaj no. taki zabieg. Ja nie mogę! A, w ten sposób! Można jechać prosto, ale mega krótko! Tak ma! Nubek wjedzie w ten znak. Zakaz, zakaz wjazdu na zboże. O, tutaj o, stawiam tak. Tego dużo! Zakaz w ogóle! Zakaz poruszania robisz? Się po moim polu! Nie na moim polu! Trzy znaki! No, trochę dużo. I tutaj postawmy, tak, dobra. O, tu jest git. O, przystanek autobusowy. Dobra, super to wygląda. O, przystanek, tak, tutaj pasuje przystanek bardzo ładnie. Chodźmy, ej, przy szkole jeszcze ogarniemy i będzie wszystko. O, ale przy szkole musi być wolno, nie? Przy szkole 30, tak, bo tutaj... Przy szkole na pewno musi być przystanek. Mamma mia. Przystanek, przejście dla właśnie pieszych. Więc już przygotowuję, wystawiajcie swoje też te rzeczy, stawiajcie, stawiajcie. Dobra, nakaz jazdu prosto. Prosto, no i tutaj te 30 dajmy, nie? To będzie tak, 3 dychy. O, tutaj właśnie zakaz. To jest zakaz, nie? Robimy. Damy 3 dychy. Tak, 3 dychy, dokładnie. I w tą stronę też musi być 3 dychy, tutaj. Może jakoś... Aha. Nie! Nubek! Zapany! Rozwalone auto! W końcu! To jest Nubek. Pirata drogowego. Co? Nie, zrobię kolejne auto, będę jeździł! Nie! Panie Nubku, zabieramy na kurs prawa jazdy, proszę pana! Widzimy się w kolejnym odcinku na kursie prawa jazdy! Tak, masz problemy! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.